Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj szczególny dzień dla polskiego parlamentaryzmu i no jest rzeczą nieco przewrotną, że akurat nie w tym dniu obradujemy nad tą ustawą, która w mojej ocenie powagi polskiemu parlamentaryzmowi nie przynosi, chociaż w intencji próbuje działać na rzecz owej powagi. Jest pewnie wynikiem trochę może bezradności naszej strony. Ale chciałbym wykorzystać ten moment i ten czas krótki, który jest mi dany, aby przez chwilę zastanowić się, no tak jak stoi w Senacie, nad powagą i nad rolą parlamentu, nad rolą posła i senatora Anno Domini 2018. Parlament, Wysoka Izbo, jest miejscem szczególnym. Jest jedną z władz, o tym za chwilę. Natomiast oprócz tego, że parlament jest władzą, jest w mojej ocenie miejscem, w którym konkretyzuje się w jakiś sposób doświadczenie wspólnoty politycznej. Padło dzisiaj w innym kontekście słowo mir domowy. Parlament jest trochę takim przestrzenią miru domowego politycznej wspólnoty obywatelskiej. I wszystkim powinno zależeć, aby ten mir domowy chronić, żeby zapewnić mu powagę. Ale w przestrzeni domowej, w przestrzeni takiej wspólnoty dzieją się rzeczy różne. Trudne, dochodzi do sytuacji czasowych. Parlament jest szczególnie miejscem sporu naturalnego. Natomiast, aby pełnił swoją rolę, musi być coś takiego, co jest ponad sporem, coś, co łączy wszystkich, co jest pewną wspólną wartością ponad podziałami. Szacunek dla tradycji i szacunek dla instytucji. I proszę Państwa, niestety w rocznicę polskiego parlamentaryzmu z tym szacunkiem do instytucji i do tradycji mamy ogromny problem. Dzisiejszy bojkot, bo tak to trzeba nazwać, wspólnych obchodów 550-lecia parlamentaryzmu jest tego przykładem. Jest właśnie pewnym demonstracyjnym pokazaniem, że szacunku do tradycji, dla instytucji być może ułomnych, być może takich, które bardzo mocno krytykujemy, ale jednak są to nasze instytucje, innych nie mamy. Że tego szacunku brakuje, że duża część klasy politycznej, że duża część ważnych instytucji w Polsce delegitymizuje polski parlament. Odmawia mu prawa do legalnego działania, odmawia większości, która została wybrana w sposób legalny i zgodny z zasadami, odmawia tej większości legalnego działania w parlamencie. To Państwo robicie i bardzo mocno apeluję z tej strony do kolegów, do koleżanek senatorów. Ja wiem, że nasz wpływ na gremia, te decyzyjne polityczne jest ograniczony, ale apeluję do Państwa, także do naszej strony, abyśmy włożyli wysiłek na miarę swoich możliwości, aby przywrócić szacunek dla instytucji parlamentu. Będzie ku temu okazja. Za kilka miesięcy, 11 listopada, będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. I co? I znowu będziemy mieć równoległe obchody? Znowu Państwo powiecie, że to nie jest nasz parlament i to nie jest nasze zgromadzenie narodowe i my sobie zrobimy swoje obchody? To proszę Państwa, to się naprawdę może źle skończyć. Druga rzecz już trochę bardziej teoretyczna, bo często myśl na temat relacji parlamentu do władzy wykonawczej, czy parlament jako władza. Proszę Państwa, tutaj rola parlamentu też niesamowicie się zmienia. Ona się zmieniała na przestrzeni stuleci. W tych początkach tradycji parlamentarnej w XV, XVI wieku parlamentaryzm rodził się jako pewien głos suwerena, jako odchodzenie od władzy absolutnej, od władzy despotycznej,
na rzecz władzy sprawowanej przez suwerena, którym jest społeczeństwo czy też naród. Także na naszych oczach w ostatnich dekadach zmienia się rola parlamentu. Dla nas w polskiej najnowszej historii odrodzenie parlamentaryzmu w roku 89 było rzeczą niezwykle cenną. Było właśnie jakby eksplozją tego oczekiwania wolności. I w pierwszych latach, w pierwszej dekadzie być może rola parlamentu była ogromna. Natomiast w sposób oczywisty, przynajmniej dla mnie, rola parlamentu zmienia się. Stety czy niestety maleje. To nie jest kwestia ostatnich 3 lat. To często zresztą koledzy z opozycji nam zarzucają, że parlament jest, jego ranga jest jakby coraz mniejsza. To jest zjawisko mające miejsce co najmniej od dekady albo i dłużej. Żyjemy w czasach dominacji władzy wykonawczej nad władzą ustawodawczą, a gdyby patrzeć na to w sposób faktycznie taki wnikliwy, to już jest moja ocena. Stwierdzenia, których bardzo często i chętnie się posługujemy, o trójpodziale władzy, staje się coraz bardziej wypłukanym z treści sloganem. Kto przygotowuje projekty ustaw? Zresztą nie tylko w Polsce, w większości dzisiaj krajów. Przygotowują rządy. Dzisiaj obrady rządów, w których też miałem okazję przez jakiś czas uczestniczyć, to są de facto obrady nad projektami ustaw. Kto podejmuje kluczowe decyzje o ostatecznym charakterze ustaw? Ministrowie, rządy, prawda? Rekomendacje rządów są dla większości z nas, czy dla większości parlamentarnej wiążące, prawda? Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, aby można było w sposób inny sprawować władzę, a więc rola parlamentu się zmienia. Myślę, że też trzeba by o tym myśleć i uczciwie o tym dyskutować. I tyle. I wreszcie na koniec pytanie o rolę parlamentarzysty. Czego dzisiaj oczekujemy i kim dzisiaj jest poseł czy senator? Senator, który z jednej strony jest reprezentantem narodu i wnosi sobie tą tradycję właśnie, że na nim spoczywa rola i odpowiedzialność ustawodawcy, natomiast z drugiej strony jest bardzo silnie związany lojalnością do rządzącego ugrupowania czy do rządzącej większości. Związany jest także sumieniem oczywiście, wartościami, ale jest bardzo silnie związany także politycznymi rekomendacjami, bez których, bez pewnej dyscypliny i lojalności trudno sobie wyobrazić dzisiaj sprawowanie rządów. Czyli prymat lojalności nad innymi cnotami. Lojalności, która czasami w oczach postronnych może wyglądać wręcz na ślepe posłuszeństwo. Jak w tym znaleźć, jak odnaleźć dzisiaj rolę i powagę parlamentarzysty? Z tym pytaniem ze względu na czas muszę Państwa zostawić. Dziękuję.